Wywiad z wampirem. Mam wielki zaszczyt i ogromną przyjemność przedstawić wam wszystkim naszego szacownego gościa, któremu udało dotrzeć się do nas, który zdołał nas odwiedzić. Po mojej prawicy siedzi pan Władysław Sikora. Dzień dobry. Tutaj taki on air, wiesz, tak. Śmieszny. To znaczy, że jest plen w pomieszczeniu. Z angielska. To z angielska. Więc tak. Reżyser. Tak. Scenarzysta. Tak. Montażysta. Tak. Kabareciarz. Tak. Felietonista. Trochę. Byłem na stronie, widziałem, czytałem. Aha, no chyba, że tak internetowy, tak. Coś jeszcze pominąłem? Wszystko. Wszystko pominąłem? Czy to tak, wszystko tak, już jest? Tak, nie, wszystko, jeszcze wszystko robię. Aha, hydraulik? Też. Gładź pan położy? Muzyk. O, super. Muzyk, rysownik, plastyk. O, to pan ma ciekawe życie. Piec, łapie się czego. Człowiek renesansu. Dokładnie. Łapie się czego się da, żeby coś w końcu wyszło. No, na pewno wyszło panu to, co trzymam w ręce. Czyli filmy, baśnie ludziach stąd i Zamknięci w celuloidzie. Na pewno wyszły, nawet na DVD wyszły. Nawet na DVD wyszły. Ale zanim przejdziemy do tego, to takie pytanie. Pan ogląda filmy? Śledzi pan to, co się dzieje w kinach? Najnowsze? Nie, takim zaangażowanym kinomanem to nie jestem. Jak mnie ktoś wyciągnie do kina, to pójdę, ale tak, żebym sam z własnej woli. To nie? To nie. A na czym ostatnio pan był? To już wstyd mówić, bo dawno mnie nikt nie wyciągał do kina. Ale to nie szkodzi, to niech pan żyć jakimś... Nie pamiętam już nawet. A kiedy to było, może pan pamięta? No to zanim ta osoba, która mnie normalnie wyciągała, wyjechała do Irlandii, nie? To jest przed otwarciem granic. No. To jest trochę było. Temu. Trzeba pana kiedyś wyciągnąć. No, może coś wymyślimy? Coś tutaj możemy pokombinować w tym temacie. No okej, może tak, jaki film pan w ogóle ogląda w domu? Telewizję pan ogląda? Czy unika? Tak, a nie oglądam, ale to na zasadzie ogłupiacza, nie? Aha, Tak. Mhm. Jak już mam. Czuję, że muszę odpocząć, to włączam i tak przeskoczę przez parę kanałów, na czymś się zatrzymam. Idealny byłby Jackass. No tak. Idealny ogłupiacz. To później panu powiemy o fajnym ogłupiaczu. Tak, może umówimy się do kina. To teraz może parę słów o tych filmach. O czym to są filmy? One w pozorom są do siebie dosyć podobne. Tak? Takie odniosłem wrażenie troszeczkę. Pod tym względem, że w Zielonej Górze kręcone, to na pewno. Osobiście się ucieszyłem, ponieważ bo w Zamkniętym celuloidzie widziałem mój kochany autobus, linii 34. O, proszę bardzo. Który jedzie w moje rodzinne strony. No, ha! No, tutaj, no i w jednym i w drugim są obrazki z Zielonej Góry. Nawet niektóre ładne, muszę powiedzieć. W baśnie o ludziach stąd jest dzisiejszy fokus. Jest. W stanie, ale w stanie polskiej wełny upadłościowej. Ale także to zupełnie inaczej wygląda. Oho, i to jak? Dla mnie osoby spoza Zielonej Góry to był taki lekki szok, bo poznałem, że to są te rejony i tak patrzę i mówię, o matko. No a dla mnie osoby, no może nie dosłownie spod Zielonej Góry, ale z Zielonej Góry. Było to piękne, przypominać te stare dobre czasy, kiedy właśnie tak wyglądał deptak, tak wyglądała polska wełna, jeszcze wtedy to był postrach w sensie krajobrazu miasta. Nie postrach, to naprawdę urokliwe miejsce. Piękne, było urokliwe miejsce. Za bardzo zaniedbane, owszem, to prawda, ale... Ale urok swój miało. Ale tak, miało, ale urok. Miało urok. No i teraz ładnie odświeżone, jest w pewnym sensie nowym centrum miasta dla ludzi. No poniekąd. Ale jednak ja pana tutaj przycisnę, to o czym są te filmy? No filmy są z jeden i drugi, no to są z zacięciem komediowym. To jak najbardziej. No to oba udają jakieś filmy, jakieś tam akcji i od razu przyznaję bez mistrza, że one to tylko udają. Że one potrafią być dynamiczne, ale im się nie chce tym filmom. Trochę pan za skromny jest, bo dynamiki trochę, zwłaszcza w baśni nie. W baśni było dużo. No. Była akcja. No tak. Były nawet walki prawie, że. Walki, pościgi, sceny rozbierane, oczywiście wszystko jest. Seks, drugs and rock'n'roll po prostu, no, jednym słowem. Wszystko, co my lubimy, najbardziej studenci. No. Dokładnie. A proszę mi powiedzieć, pan miał jakieś inspiracje? Jak pan, czerpał pan z czegoś, jak pan tworzył te filmy? Wydaje mi się, że nie. Bo bym skłamał. Zamknięcie w celuloidzie to wręcz jest inspiracja kinem w ogóle. Bo to jest... To jest film o filmie i próba zrobienia go troszeczkę wbrew regułom kina, nie?
Nawet bardzo wbrew regułom. Takie łamanie zasad i opowiadanie o nich. Tak, pan tutaj powywracał wszystko do góry nogami właśnie tak, w tych filmach się nie powinno robić. No ja osobiście mógłbym to porównać do adaptacji Charlie'ego Kaufmana z Nicolasem Cage'em. Tak, jest coś w tym, to prawda. Albo do taki film był z Ferelem, gdzie on słyszał głos bo babki, która czytała książkę o nim. No albo ogólnie tak, też taki Woody Allen też niekiedy. O, to tutaj komplement się trafił. No dobrze, to już wiemy, o czym są mniej więcej filmy. A co pan teraz robi? A teraz no normalnie to co zawsze, czyli... Czyli wszystko? Tak, czyli wszystko. A jakiś film coś... możemy się spodziewać? Bo nie, jest... nie, bo mi się nie chce, bo to jest dużo roboty przy postprodukcji. A pan to sam robi? No, zwykle tak. Mm-hmm. I to jest parę miesięcy w domu, tak bez kolegów, bez przyjaciół, normalnie jak sam, jak gestapowiec jakiś siedzę i tak. Straszny dół. Normalnie dół, no. To szkoda strasznie, czyli już pan w ogóle odpuszcza kinematografię sobie, czy... No, w tej chwili tak, chyba że trafi mnie taki fajny pomysł, że sobie powiem A jakbyśmy panu ludzi nas krzyczeli, żeby oni to robili, a pan tylko będzie reżyserował i scenariusz pisał? Aha. A montażystów jakichś takich byśmy inteligentnych i obrotnych. Aha. A mamy, nie. To jeszcze nie znajdziemy dla pana specjalnie. Co da się zrobić? Czy to jest wersja reżyserska tych filmów? Można ją tak nazwać? No tak, no, reżyserska, tak samo jak i producencka, bo producent i reżyser to jest to jedno to samo, nie? No tak, ale no, tutaj pan popoprawiał. Tutaj nie było, że producent mówi, reżyser to wypad, a to... No, no bo tutaj pan jest, że tak powiem, głową tego wszystkiego też, i karkiem też. Ale tutaj są sceny pododawane, poucinane, popoprawiane. Nie, to już jest któraś wersja z kolei. Tak, każda właśnie. Była reżyserska. Do tego dążę. Tak, każda była reżyserska, ale to jest któraś z kolei wersja. Zamkniętych w celuloidzie liczyłem, więc to jest 8. Z tym, że nie w linii prostej 8, bo ponieważ tam była jeszcze 5A, 5B, 5C, była 7, 7A, także no, ogólnie 8, nie? Tak, ogólnie 8. A baśnie nie liczyłem, ale też podejrzewam, że... Też trochę. Też trochę było. A ja wczoraj, tutaj nie wiem, czy mogę powiedzieć, spotkaliśmy się i ja usłyszałem, że jeszcze jakaś płyta będzie, tak? Dodatkowa, tak. Dodatkowa, co tam będzie? No na tej dodatkowej będzie baśń o ludziach, stąd wersja pierwotna. No i jeszcze parę takich króciutkich filmów ajojowskich. Nie, to miało być na tych płytach, tylko tam okazało się, że prawa do muzyki, no bo muzyka jest tam wykorzystywana, zapożyczona. I nie, troszkę był z tym kłopot, jak to przeskoczyć. No i stwierdziliśmy, że wydamy po prostu darmową płytę, no to wtedy... Aha, w ten sposób. Wtedy czyli... tak przeskoczymy, no ale to ona wyjdzie troszkę później niż ta. A kiedy? Główna. No tak podejrzewamy, że za miesiąc sobie ją zrobimy. To niedługo. No, ale tak podejrzewamy, więc kto wie, ile się obsunie. No, miałem pytanie, imię pan wybił teraz. Nieładnie bardzo? No właśnie. No to ja może tak zapytam dla pana jako kabareciarza, legendy, w sensie kabaretu naszego zielonogórskiego, bo na przykład teraz do Polski w pewnym sensie wchodzi stand-up w końcu. No. A ja jestem wielkim fanem stand-upu. I czy pan myśli, na przykład, czy ten stand-up w Polsce ma szansę się wybić, czy ma nawet